Między nami mówiąc. Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj tematem naszej audycji będzie trzeci zakon dominikański, czyli świeccy dominikanie. A razem ze mną w studiu są aż trzy osoby, mam dzisiaj trzech gości: Izabelę Kańską, Cecylię Mir i Joachima Wętowskiego. Cześć wam, dzień dobry. Dzień dobry, cześć, dzień dobry. Cześć. Na początek chciałbym, żebyśmy może nakreślili w ogóle, czym jest ta wspólnota, do której należycie, bo gdzieś tam może w takiej świadomości powszechnej wiadomo, że są ojcowie dominikanie, są siostry dominikańki i jest ten trzeci zakon, do którego należą świeccy. Jak on wygląda? Co to w zasadzie jest za twór? Trzeci zakon dominikański. Nazewnictwo w przeciągu wieku zmieniało się i obecnie mówimy, że należymy do zakonu dominikańskiego, dzieląc zakon na gałęzie. Są trzy gałęzie. Pierwsza gałąź to są bracia, druga gałąź to mniszki i trzecia gałąź to są świeccy. To nazewnictwo jest od dosyć niedawna używane. Wcześniej określani byliśmy jako trzeci zakon, stąd nazwa też tercjarze albo świeccy. W przeciągu wieków kształtowało się to jeszcze inaczej, bo na początku świeccy nazywali się zakonem od pokuty. Zakon od pokuty świętego Dominika. Taka była pierwsza nazwa, która się pojawiła w XIII wieku. Samo przynależenie do zakonu, często w opisach się spotyka, że święty Dominik założył te trzy zakony, tak jak nazywane były, czyli drugi zakon dominikanek i trzeci zakon świeckich. Tak naprawdę w historii troszeczkę było to inaczej, dlatego że święty Dominik, odpowiadając na potrzebę czasu mianowicie takiego, że wówczas w Hiszpanii nie tylko szerzyły się herezja katarska, która polegała na tym, że Katarzy głosili całkowite ubóstwo, wyrzeczenie się rzeczy materialnych, pogardę dla ciała, walkę dobra ze złem. W związku z tym, gdy Dominik na potrzeby nawracania Katarów, walki z tą herezją, gdy chciał wystąpić, no to po to założył zakon żebraczy, czyli też wyrzekając się całkowicie wszelkiego posiadania, mając tylko przygotowanie duchowe. I ta pierwsza grupa, ten pierwszy zakon, który powołał święty Dominik, składał się tylko z wyświęconych księży. Po to to było, że mieli oni przygotowanie teologiczne do głoszenia Ewangelii. I aby to było głoszenie w prawdzie, bo prawda była taką dewizą też zakonu od początku, potrzebne było właśnie to przygotowanie i również poprzez modlitwę przystępowali do głoszenia. Święty Dominik właściwie od początku XIII wieku zmierzał w tym kierunku, gromadząc braci i robiąc wyprawy na tereny Katarów, właśnie niezbrojne, bo wcześniej były wyprawy zbrojne, polegające na zabijaniu przeciwników. Natomiast święty Dominik szedł i rozmawiał. Spotykał się z ludźmi, uznawał każdego spotkanego człowieka za godnego rozmowy i w dyskusji na argumenty przekonywał, że to, co Ewangelia głosi, wygląda inaczej niż to odczytują Katarzy. Czyli taka bardzo praca od podstaw, taka drobiazgowa, żeby przemówić do człowieka, żeby tak, mu pokazać tą prawdę. Spotykał się z każdym człowiekiem, który trafiał się na jego drodze. Są różne legendy dominikańskie, które opisują te spotkania, jakieś wyprawy przez las, gdzie go Katarzy prowadzili, chcąc go zgubić na przykład. I idąc z braćmi zawsze mówił, żeby rozważać
Ewangelię, myśleć o Bogu i rozmawiać o Bogu. Stąd to głoszenie było przepuszczone przez modlitwę, czyli polegało na kontemplacji Boga. Kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji. Takie było, taka była, powiedzmy, dewiza dominikanów. A jak powstawały te kolejne gałęzie zakonu? Jeszcze trzeba powiedzieć, że zanim ojcowie wyruszyli w drogę, to Dominik zebrał nawrócone heretyczki, zamknął je w klasztorze, które sam dobrowolnie się chciały dać zamknąć i polecił im taką misję właśnie wspierania tych wysłanych w głoszenie modlitwą. Siostry i właściwie mniszki mówią o tym, że one są wcześniej powołane niż ojcowie i to jakby ich działalność jest, no tak ściśle tak związana też z ojcami, tak? Bo tam właśnie to, że wspierają modlitwą. I do tej pory to tak jest, że jak po tych święceniach prymicyjnych ojcowie idą do sióstr, które losują ich i które mają takie zadanie do końca życia się modlić za wybranego, wylosowanego ojca. A to w drugą stronę też działa? Ojcowie się modlą za mniszki? To chyba trzeba ojców pytać. Za ojców też się modlimy, ale też nie wiemy, czy za nas się modlą. Bracia dominikanie długo bronili się przed formalnym przyjęciem klasztorów mniszek do zakonu. W opisach jest, że te zakony mniszek powstały wcześniej i są tak też obchodzone 800-lecie dominikanów. Gdy było, to właściwie wszyscy obchodzili wszystkie gałęzie wspólnie, natomiast formalnie mniszki zostały włączone do zakonu dopiero zakon dominikański powstał w 1216 roku, a mniszki zostały włączone w 1257 roku na naleganie papieża, żeby te powstające zakony mniszek, które były pod opieką dominikanów, włączyć do zakonu. Więc wówczas powstała reguła drugiego zakonu. Zresztą ta nazwa drugi zakon została troszeczkę później wprowadzona w ogóle, ale były to mniszki już włączone do dominikanów. Podobnie jest też z włączeniem świeckich do zakonu. Świeccy istniały takie bractwa pokutne, właściwie to już w XII wieku, czyli przed 1200 rokiem, te bractwa istniały. One zajmowały się tym, że składały się zarówno z ludzi zamożnych, jak i biednych, a zajmowały się ludźmi bezdomnymi, biednymi, chorymi, tworząc na obrzeżach miast takie przytułki dla opiekowania się tymi biednymi. Również szpitale też były prowadzone przez te bractwa pokutne i oni to robili w ramach pokuty, stąd ta nazwa bractwa pokutne i ta nazwa się też dosyć długo zachowywała w tym trzecim zakonie dominikanów. Nazwany był to zakon od pokuty świętego Dominika, gdy został włączony do zakonu, a włączony został dopiero formalnie w 1285 roku. Piąty z kolei generał zakonu, też na naleganie papieża, żeby uformować tą sprawę, napisał regułę trzeciego zakonu. Ona zresztą została zatwierdzona jeszcze też znacznie później, ale przyjmuje się za tą datę włączenia świeckich dominikanów do zakonu 1285 rok. I wszyscy, którzy należą do zakonu świętego Dominika, żyją według reguły spisanej? To znaczy, to są oddzielnie napisane reguły, ale oparte na duchowości dominikańskiej. A co, wie, siostry mają swoje konstytucje, my mamy regułę i dyrektorium, które jest takim wyznacznikiem, jak tą regułą żyć, nie? Mhm. Tak porządkuje. To jeszcze, co bym tak dodała do tego, to dlatego zostało też jakoś, bo to nazwa w historii tak ewoluowała, a to, że teraz tak jest, no, to mówimy o gałęziach zakonu, bo to jakby jest taki położony nacisk na to, akcent na to, że zakon jest jeden.
a wyrażane są trzy formy tego zakonu na różne sposoby. Nie? Można powiedzieć, że one się dosyć mocno różnią, bo tu mamy w zasadzie księży, którzy składają śluby na całe życie, którzy żyją tak samo jak księża, żyją w celibacie, żyją w jakiejś tam wspólnocie. No są też siostry i jesteście wy, świeccy ludzie. To jakby jak w tej różnorodności znaleźć tą wspólną cechę i jak to jest, że właśnie jesteście jednym zakonem? To tutaj chyba trzeba było powiedzieć o duchowości dominikańskiej, bo to jest coś, co nas łączy i to jakby za duchem Dominika idziemy. I to, co tak można by powiedzieć takim rysem charakterystycznym dla nas, jest poszukiwanie prawdy. I to poszukiwanie prawdy, jakby tak poszukujemy tej prawdy o Bogu, o sobie, o człowieku, o świecie, to poszukiwanie prawdy wyraża się poprzez modlitwę, która u nas w zakonie jest taką modlitwą prostą. Nie tworzymy formułek, nie przywiązujemy do tego wagi, tylko raczej do takiej prostej i ufnej postawy. Też poszukiwanie prawdy wyraża się poprzez studium, czyli zgłębianie, czytanie, rozpoznawanie takich znaków czasu też, że jakby to studium to jest w jednej ręce trzymamy Pismo Święte, w drugiej ręce można powiedzieć gazetę, żeby też właśnie umieć w tych bieżących wydarzeniach rozpoznawać to światło właśnie, którego szukamy również w piśmie, nie? A też te wydarzenia, które są dnia dzisiejszego, żeby znaleźć odpowiedź też na te, jak współcześnie to słowo przemawia do człowieka. No i też poprzez przekazywanie tego dalej. To jest dewiza, którą chyba Joachim też wypowiedział o tym, że kontemplować i przekazywać owoce kontemplacji dalej. To jest, bo żeby coś przekazać, to trzeba coś mieć, żeby nie głosić samego siebie, a głosić Pana Jezusa, Słowo Boże. To jest takie wspólnego dla nas wszystkich, że my żyjemy tym modlitwą, studium, wspólnotą i głoszeniem, czy szerzej apostolstwem. To są cztery filary świeckich dominikanów i one właściwie występują w tych wszystkich trzech gałęziach, bo zarówno modlitwa, wspólnota, studium i głoszenie jest istotne we wszystkich tych trzech gałęziach. Chciałbym się podpytać, czym się przejawia właśnie w tej waszej gałęzi? Tak jak w sumie tutaj Cecylia przed chwilą powiedziałaś, modlitwa i studium, to może za chwilkę, a bardziej ciekawy jestem teraz, bo to w sumie się dosyć mocno różni od tego, w jaki sposób na przykład to apostolstwo się przejawia wśród braci dominikanów. A u was jak się przejawia? Gdzie wy możecie głosić słowo? Gdzie wy możecie to apostolstwo właśnie pokazywać i żyć tym? Tak, to jest właśnie rzecz, którą bardzo podkreśla nasz obecny prowincjał, że świeccy dominikanie docierają do tych miejsc, do których nie dotrą ojcowie i bracia. Czyli my docieramy do wszystkich środowisk, w jakich jesteśmy. I tak naprawdę rozpoznajemy, że każdy człowiek, który gdzieś stoi na naszej drodze, no to jest osoba, do której Pan Bóg nas posyła. I jest też takie bardzo znane powiedzenie świętego Dominika, co będzie z grzesznikami. Czyli nam ono też prześwieca w sensie takim, że zależy nam na zbawieniu każdego człowieka, którego Pan Bóg postawi na naszej drodze. I to są bardzo różne osoby, bo to są przede wszystkim też nasze rodziny, to są nasze miejsca pracy, tak, czy jakieś inne osoby, z którymi po prostu na co dzień się spotykamy. I też nie zawsze to jest głoszenie słowem. Czasem, owszem, tak, jest to głoszenie słowem, głoszenie Ewangelii takie wprost, ale bardzo często jest też to głoszenie poprzez po prostu naszą postawę, bo jeżeli to by ze sobą nie było spójne, no to nie byłoby prawdziwe.
Ja jeszcze bym tutaj dodała do tego, co Iza mówi, że takie właśnie, też sobie nad tym myślałam, co będzie z grzesznikami, że my teraz doświadczamy na przykład tego, że bardzo dużo jest, że jest takie zjawisko niewierzące dzieci, bardzo wierzących rodziców na przykład, nie? Że w ogóle takie bardzo dużo jest, duży odpływ młodzieży od kościoła. I to my sobie też zadajemy to pytanie. Ja myślę, że to jest ta współczesna forma tego pytania, co będzie z grzesznikami. To nie znaczy, że te nasze dzieci są grzesznikami innymi niż my, którzy zadajemy sobie te pytania, tylko że to jest ta forma współczesna, nie? Że co z młodzieżą? Nie? Na przykład. Co z ubogimi, którzy są gdzieś tam na pograniczu? Czy co z osobami, które się tam jakoś nie znajdują w kościele? Nie znajdują swojego miejsca? Myślę, że to jest coś, nad czym my sobie stale, właśnie nad czym to nasze pytanie, nie? Które nosimy. I myślę właśnie, że to jest ta współczesna forma też tego. Tak, nie. I myślę, że też musimy, myślę, że Dominik miał też na myśli konkretnie nas, bo też jesteśmy grzesznikami, więc nie tylko miał na myśli osoby, które gdzieś na zewnątrz są, ale też po prostu swoich gdzieś tam następców. Czyli wy w tej waszej drodze szukacie właśnie odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób, może jak znaleźć formę, jak znaleźć odpowiedni sposób, żeby trafić do tych ludzi, których spotykacie w codzienności, w rodzinie, w pracy, żeby przekazać im dobrą nowinę. Tak, i każdy robi to możliwe, że każdy robi to w inny sposób. Według własnych możliwości. I to też jest zgodne z dewizą głoś zawsze, wszędzie i na wszelkie możliwe sposoby, nie? Tak. A jest to w jakiś sposób usankcjonowane? W sensie chodzi mi o to, że to wasze życie tymi regułami, czy jest z góry powiedziane, że tutaj musicie to robić, bo jak nie będziecie tego robić, to grzeszycie na przykład? Czy to na jakiejś innej zasadzie jest? Czy w ogóle realizacja reguły nie odbywa się pod karą grzechu? Więc tu też jest jakaś ogromna wolność, ale też i odpowiedzialność za to, co przyrzekamy, bo my właśnie w czasie naszych przyrzeczeń, nie mamy ślubów, tylko mamy przyrzeczenia, przyrzekamy, że będziemy żyli zgodnie z regułą. I rzeczywiście każdy z nas na troszeczkę inny sposób na przykład to głoszenie realizuje w zależności od swojego stanu i jakieś tam też możliwości i tego, w jaki sposób żyje. Natomiast wszyscy przyrzekamy, że będziemy żyli zgodnie z regułą. To jest jeden z jej elementów. No, z pozostałych to jest właśnie ta codzienna modlitwa, liturgia godzin, czyli to też ogromna łaska i przywilej łączenia się z zakonem i z kościołem w liturgii godzin. W miarę możliwości codzienna Eucharystia, modlitwa różańcowa, rozważanie Pisma Świętego, też nabożeństwo do Matki Bożej, odmawiamy codziennie antyfonę Salve Regina. To też właśnie zakon jest bardzo mocno związany z Matką Bożą, która jest jego opiekunką. Ale to, że nic nie jest pod karą grzechu, to dotyczy całego zakonu. To nie tylko nas, nie? Ojcowie tak. I siostry też nie mają. To jest jakby, to był taki pomysł Dominika, że wypełniać to w wolności, jako dzieci wolne. Żebyśmy to w wolności wypełnili. Zresztą taka, o tym też mówi, bo nasz zakon jest oparty na regule świętego Augustyna. I Augustyn właśnie na końcu tamtej swojej reguły pisze, że chciałby, żebyśmy wypełniali te przepisy jako ludzie wolni, a nie niewolnicy. Również modlitwa też odbywa się w wolności, bo jedni powiedzmy mają większą skłonność do lectio divina, czyli zgłębiania Słowa Bożego, rozważania, medytacji Słowem. Inni zanurzają się w kontemplację. Także to jest bardzo różne i w wolności się to odbywa. Nie ma jednego schematu. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj w studiu goszczę świeckich dominikanów Izabelę Kańską, Cecylię Mir i Joachima Wętowskiego. Skoro tak dużo dzisiaj jest
poświęcone czasu dominikanom, to w przerwach muzycznych będziemy słuchać muzyki, którą tworzą właśnie dominikanie z dominikańskiego ośrodka liturgicznego. Między nami mówiąc. I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj audycja dominikańska, ale w studiu nie mamy bynajmniej żadnego ojca, żadnego brata dominikanina, ani żadnej siostry, tylko świeckich dominikanów Izę, Cecylię i Joachima. I tutaj chciałbym się na początku tej drugiej części odnieść do tego, co tu na początku, jak rozmawialiśmy o historii trzeciego zakonu, trzeciej gałęzi w sumie dominikańskiej, o tym, co wspomniał Joachim, czyli o tych początkach, o tym, że ta gałąź była wcześniej nazywana gałęzią taką pokutną i że wasze działania w historii na początku były bardzo związane z pomocą ubogim. I chciałbym się was pytać, czy to cały czas jest jakoś widoczne w takiej działalności codziennej? Jeżeli chodzi o regułę, to słowo pokuta zniknęło zupełnie z reguły. Obecnie obowiązującej regule nie ma słowa pokuta. No teraz też odczytujemy pokutę jako cierpliwe znoszenie takich uciążliwości, czy po prostu trudów życia codziennego. I to też jest często dosyć duża pokuta, żeby cierpliwie znosić to, co nas spotyka, czasem co jest nie do końca czasem zgodne z naszym pomysłem, z naszą myślą, żeby też odczytywać to, co się dzieje w naszym życiu no jako wolę Pana Boga, tak? Że to konkretnie, co się dzieje, to po prostu ma nas też jakoś spotkać, aby
aby też nas kształtować, tak? I żeby w ten sposób odczytywać różne wydarzenia w naszym życiu, że one się nie dzieją bez potrzeby. Rzeczywiście, że wszystko, co się wydarza, jest... No, jakoś tam dzieje się w konkretnym celu, ma też służyć naszemu dobru, bo wierzymy, że Pan Bóg po prostu pragnie naszego dobra. Także często właśnie takie cierpliwe znoszenie, czy też odczytywanie tego jako wolę Bożą, no jest takim elementem też pokuty, zwłaszcza jeżeli nie dzieje się po naszej myśli. A dodatkowo to jest też tak, że my jako fraternia może jakichś wielkich wspólnych dzieł razem nie robimy. Mamy puszkę, do której zbieramy pieniądze i tam przeznaczamy to na hospicjum, bo jedna z osób od nas tam jest wolontaryjnie chyba właśnie uczestniczy tam w tym życiu hospicjum i jak tam widzi, że jest jakaś potrzeba na coś, no to tam niesie te drobne składki. Ale tak właściwie to każdy z nas gdzieś tam indywidualnie. I my to już nawet tego o sobie nie wiemy, nie? Że ktoś gdzieś tam komuś świadczy jakąś pomoc, nie? To się tak wyraża, ale to nie, jakby nie mamy, że robimy teraz akcję i idziemy na peryferię, nie? Chociaż mamy patrona Pier Giorgio Frassatiego, który no, szedł do ubogich. Który też był świeckim dominikaninem. Też był świeckim dominikaninem, szedł do ubogich, zaraził się wśród ubogich i umarł. Właściwie był takim zaskoczeniem dla rodziny. Dopiero wtedy się przekonali, kogo mają w domu, kogo mieli. I jak zobaczyli, jak cała biedota Turynu wyszła na ulicę, nie? I cały tłum tam był. Tak, bo to jest w ogóle ojcem Pier Giorgio Frassatiego był założyciel największej chyba gazety włoskiej, La Stampa. To taka bogata rodzina i tutaj Pier Giorgio, który wychodzi do najuboższych. A chciałbym się was zapytać teraz właśnie o tą waszą wspólnotę. Czy wy macie takie momenty, że się wszyscy razem spotykacie, na przykład kontemplujecie razem Słowo Boże, czy jakieś, w jakimś innym stopniu ta wasza wspólnota żyje? Regularne spotkania to mamy w drugą sobotę miesiąca i wtedy spotykamy się w grupy, które są w okresie formacji, czyli wchodzenia we wspólnotę. Spotykają się na takich spotkaniach formacyjnych, gdzie zapoznają się z regułą, z modlitwami, z tym życiem wspólnotowym. No i tym również tym właśnie, jak znosić jedno drugiego z jego wszystkimi wadami. Potem jest wspólna msza święta, Eucharystia i później jest spotkanie całej fraterni, które trwa tam 2,5 godziny, połączone zarówno z jakimś tematem, z rozmowami, czy wspólną agapą, czyli zasiadaniem przy stole. Mamy też rekolekcje raz do roku i dni skupienia, nie? Które... Oprócz tego jeszcze też, niezależnie od tych spotkań obowiązkowych, które w różnych fraterniach też z różną częstotliwością się odbywają, dlatego że są fraternie, które mają 2 spotkania, a nawet 4 spotkania w miesiącu, czyli praktycznie co tydzień. Spotykamy się również na takich nieobowiązkowych spotkaniach w mniejszych grupach, zainteresowani jakimś tematem, czy dla spotkania towarzyskiego, gdzie właściwie możemy wtedy o wszystkim rozmawiać, o wszystkim dyskutować. One dosyć często się odbywają, jak również też w poprzednim roku tworzyliśmy takie 3 grupy tematyczne, które spotykały się, jedna spotykała się na spotkaniach Lectio Divina, czyli rozważaniu Słowa Bożego, i rozważanie dotyczyło Ewangelii według świętego Marka. Druga grupa, która spotykała się na temat pustyni, czyli ojców pustyni, ojców duchowych, zgłębiając ich treść, ich pism. I trzecia grupa, która
dotyczy, zajęła się grupą mistyków nadreńskich, czyli mistrza Eckharta, Suzo i Tablera. To było dosyć ciekawe i głębokie. Ci, którzy w tym nie uczestniczyli, jak myśmy o tym opowiadali, robili takie troszeczkę oczy, że czy my za daleko nie odchodzimy już od poprawnego myślenia. A czy jesteście po prostu też grupą osób, która gdzieś tam się spotyka i spędza razem czas i też może na jakieś takie poważniejsze tematy porozmawiać ze sobą? Tak, mamy takie spotkania nieformalne. Lubimy te spotkania. Chciałbym się was zapytać, jak w ogóle można zostać takim świeckim dominikaninem, tercjarzem? Tak, myślę, że każdy z nas był na etapie rozeznawania swojego powołania i u każdego wyglądało to troszeczkę inaczej. Gdzieś tam ta myśl o zakonie i o świeckich dominikanach u każdego w inny sposób się pojawiała i w innym momencie też życia. Ale no właśnie, najczęściej, jeżeli już jest ta myśl, no to kontaktujemy się z naszą przełożoną, czyli obecnie Cecylią. No i taka osoba najpierw troszeczkę się przygląda wspólnocie. Jeżeli dalej podtrzymuje tą chęć, rozpoczyna postulat, który kończy się obu czynami, czyli przyjęciem do zakonu, do fraternii. Następnie jest nowicjat trwający rok. Później składamy 3 razy przyrzeczenia na rok. Chyba że jakaś inna sytuacja nastąpi, któryś z tych etapów może oczywiście być wydłużony. Po tych 3 latach kolejne przyrzeczenia składamy na całe życie. Także mniej więcej około 5 lat trwa ten czas formacji. Prawie tyle, co czas formacji dla księży. No trochę krócej, nie? Tam mniej więcej tam około 8, różnie, zależy od zakonu. Księża diecezjalni jest chyba krócej niż 8 lat są przygotowywani. Ale jest czas na to, żeby się zastanowić, żeby przemyśleć. To też tak, nie trzeba od razu tak wszystko poważnie brać, żeby tak się nie spalić od razu na wstępie, że mamy tak wielkie wymagania, bo te wymagania, jak tak się popatrzy, że my mamy codziennie być na mszy, odmówić różaniec, włączyć się w liturgię godzin i tak dalej, że to tak wygląda, ojejku, kiedy na to znaleźć czas, kiedy my przecież pracujemy, mamy rodziny i różne warunki, bo czasami dzieci są chore albo coś tam, no różnie jest i jak na to wszystko znaleźć czas. I myślę, że to jest to, czego się wymaga od nas, czego reguła od nas wymaga, to jest coś, do czego my dorastamy, dojrzewamy w trakcie. Że to jakby nikt nie jest taki ukształtowany w tym od początku, on wszedł i do końca tak idzie, bo no właśnie po to jest ten czas wzrastania takiego razem, nie? Że tak myślę, że to jest taka ważna myśl, jakby ktoś tam w sobie myślał, czy on odnajduje w sobie takie wołanie jakieś, które mówi, a może to jest tutaj, to żeby sobie nie przekreślał tego, że on nie znajdzie czasu w życiu na to, żeby on przecież ma to, bo my wszyscy to mamy. Wszyscy to mamy, nie? I ja może dodam z takiego swojego doświadczenia, że na początku mnie to przerażało, jak to będzie właśnie, te wszystkie elementy, gdzie tu znaleźć czas na to. A później okazało się, że ja bez tego w ogóle nie mogę żyć, że to jest po prostu tak nieodłączną częścią mojego życia, że nie wyobrażam sobie właśnie dnia bez Eucharystii, bez liturgii godzin. I rzeczywiście, no nie spotykamy się jako wspólnota codziennie na tych modlitwach. Każdy z nas odmawia je sam w domu, czasem, nie wiem, nawet w drodze do pracy, tak? No w różnych sytuacjach, jeżeli, wiadomo, nasze życie jest zaskakujące czasem i nie zawsze wszystko można przewidzieć. Natomiast rzeczywiście jest to, staje się to
po prostu tak nam potrzebne jak powietrze, że bez tego nie umiemy żyć, zwłaszcza, że z czasem zaczyna się dostrzegać owoce życia właśnie regułą. I ogromny pokój, i radość, i też pociechę w trudnych chwilach, kiedy coś się dzieje, wiadomo, jak to w życiu codziennym, trudnego. Dlatego, jeżeli dla nas ma to taką dużą wartość i takie owoce tego widzimy, to trudno nam jest później bez tego też żyć, nie? Ale jest to walką i zmaganiem. Jest, też, nie? Tak. Bardzo ważnym aspektem jest ta wspólnotowość, ten filar wspólnota. Zarówno wchodzenie, wrastanie w tą wspólnotę, wzrastanie we wspólnocie, czyli dawanie od siebie dla wspólnoty i czerpanie od wspólnoty, czerpanie od innych, bo każdy chętnie dzieli się czy swoim świadectwem, czy swoją modlitwą. Czy zmaganiem? Wzajemną, czy zmaganiem też. Również wspieramy się w zmaganiach. Mamy wspólną taką platformę mailową, gdzie prosimy o modlitwę, jak i dziękujemy za efekty też tej modlitwy. Iza, wspomniałaś przed chwilą o tych owocach, które widzisz, czy które się pojawiły dzięki temu, że żyjesz właśnie w takiej wspólnocie, które się pojawiły w twoim życiu. Tu właśnie chciałbym się zapytać też pozostałych. Jakie są owoce, które wy widzicie w życiu? Cecylia, może ty na początek. Znaczy ja może właśnie powiem o tym, że ja myślę, bo jak zostajemy włączani do zakonu, to słyszymy, że będziemy korzystać z dóbr duchowych zakonu. I ja myślę, że ja bardzo z tego czerpię, że jakby te soki zakonne płyną w moich żyłach, że te ja tak stopniowo to odkrywam. Właśnie takie wzrastało takie chęć czytania książek. Takiego właśnie rozgryzania tematów różnych. Właśnie takiego poznawania Pisma Świętego, egzegezy. Później w jakiś sposób taki, żeby być z tym przy ludziach. Gdzieś znalazłam też taką formę wyrazu przy wspólnocie San Egidio, gdzie tam właśnie z ubogimi jest to spotkanie. Też uważam, że to jest jakoś tak połączone, bo to jest taki jest też charyzmatem Frassatiego. Myślę również to jest bardzo ważne w naszym zakonie, w tej naszej misji apostolskiej, to jest pójście na krańce, czyli tam, gdzie właśnie wszędzie tam, gdzie jest człowiek i jesteśmy w tym zaproszeni do dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, dialogu społecznego i ja to bardzo odkrywam. Właśnie to jest jakby taki ostatni mój etap w takim odkrywaniu tego i może od razu powiem, że w ramach tego takiego wejścia w ten dialog, bo też jako fraternia uczestniczyliśmy w synodzie. I ja sama uczestniczyłam tam na poziomie decyzjalnym, w zespole decyzjalnym byłam synodalnym, ale my całą jako fraternia też tam uczestniczyliśmy i w jakiś sposób to zostało to w nas, to takie pragnienie rozmów w taki sposób, na sposób synodalny. Mieliśmy teraz rekolekcję niedawno w tamtym miesiącu, które nam głosił ksiądz Mirosław Tykwer, który bardzo tak szeroko opowiedział nam o swoim doświadczeniu synodu. Mieliśmy o takim synodzie globalnym, lokalnym i też w takim wymiarze duchowym. I tak też te rekolekcje były też przygotowaniem, bo my w tym roku, w listopadzie, planujemy taką konferencję, festiwal, szukamy nazwy na to, jak to zrobić, ale właśnie ma to mieć wymiar taki stworzenia takiej platformy dialogu społecznego, żeby tak pozwolić spotkać się z ludźmi i spróbować porozmawiać z nimi. Właśnie, ale zachowując tą formułę synodalnych rozmów, czyli tak naprawdę kładzenia akcentu na słuchanie, bo w tym słuchaniu możemy Ducha Świętego rozpoznać, Jego głos. A to jest taka umiejętność, której nam
nam trudno w życiu teraz, nie? Słuchać. Więcej mówimy niż słuchamy. To jest takie moje wzrastanie w tym, to jest w zakonie, nie? To tak, mam takie przekonanie głębokie do szpiku kości, że to jest z tego włączenia do dóbr duchowych zakonu. Chyba jeszcze nie wspomnieliśmy o powołaniu. Bo to, że to nie my wymyśliliśmy sobie zakon, że my wstąpimy, będziemy należeli, tylko odpowiadamy na Boże powołanie, na Boże zaproszenie do relacji z Bogiem, do relacji z ludźmi. I często też odbywa się to w sposób zaskakujący dla nas. Przynajmniej ja znalazłem się we fraterni miesiąc wcześniej, nie wiedząc w ogóle, że istnieje trzeci zakon, że istnieją tercjarze, że są tutaj w Poznaniu u dominikanów. To było dla mnie kompletnym zaskoczeniem. Po prostu chodząc do dominikanów usłyszałem, że będą organizowane rekolekcje. Nie zwróciłem uwagi, że rekolekcje będą przez świeckich organizowane, tylko że rekolekcje w duchu dominikańskim. Zapisałem się, pojechałem na te rekolekcje i na miejscu okazało się, że prowadzone są przez świeckich. Zaczęło się to od brewiarza wieczorem. Ja do tamtej pory nie miałem do czynienia z brewiarzem, więc mówię, chyba to jest przerost formy nad treścią. Ja wyjeżdżam stąd. Potem zacząłeś odmawiać codziennie brewiarz. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez tego. I ponieważ była późna pora wieczorem, to była 22, mówię, prześpię się i rano wyjeżdżam. No i rano się zaczęło, powiało Duchem Świętym. No znowu się zaczęło brewiarzem. I zaczęło się brewiarzem, ale już mi się to zaczęło podobać, bo odkryłem, że to jest modlitwa psalmami, które zgłębiałem od dawna, bo psalmy miałem, psał też Brandstettera i poczytywałem go, także to mi się bardzo podobało, więc mówię, to jest rzeczywiście modlitwa, więc zostaje. I potem się zacząłem w grupach świadectwa na temat swojego nawrócenia i praktycznie po tych 3 dniach wróciłem już właściwie powołany, że poszedłem do fraterni i mówię, ja tutaj zostaję. Także nie wiedząc o tym, znalazłem się nagle we fraterni, więc i to nazywam właśnie odpowiedzią na Boże powołanie. I myślę, że tak często się to odbywa. No, ale twoim owocem tego jest, że ty prowadzisz na przykład wypożyczalnię książek. W tym samym czasie mniej więcej, jak przyszedłem do fraterni, rodził się taki pomysł, żeby założyć internetową wypożyczalnię książek religijnych na bazie takiego sklepu z książkami, tylko że nie kupuje się tych książek, tylko wypożyczasz i wysyłam je po Polsce. Czyli taka internetowa biblioteka. Tak. I na dodatek tego jeszcze jako logo umieściłem, Nie wiedząc o tym, że to jest święty Dominik czytający Ewangelię. Dopiero potem się dowiedziałem, że to jest święty Dominik, a ja użyłem tego w logo. I ona się rozwinęła, istnieje do dzisiaj, także zapraszam wszystkich chętnych. Nawet lepiej się czyta książki wypożyczone niż kupione, dlatego że gdy kupi się książkę, no to ona tak sobie stoi na półce, jak będę miał czas, to przeczytam, a wypożyczoną trzeba przeczytać i oddać, więc... A wypożyczalnia Lectio Divina się nazywa. Tak, a wypożyczalnia nazywa się lectiodivina.com.pl, taki jest adres. Tutaj wydaje mi się, że ruszyliśmy kolejny ciekawy temat, a w zasadzie Joachim ruszył właśnie tego, w jaki sposób wy trafiliście do... W jaki sposób się dowiedzieliście, w jaki sposób stwierdziliście, że akurat to jest miejsce, w którym chcecie żyć. W sensie zakon świętego Dominika, ta jedna z tych gałęzi. Iza, jak to się stało, że trafiłaś właśnie w to miejsce? Czy ja z dominikanami byłam związana już wiele lat wcześniej, mniej więcej od okresu studiów. No właśnie, rozpoczęło się od rorat, które do tej pory są no właśnie takim nabożeństwem, które bardzo lubię i co roku na roratach się pojawiam u dominikanów. Rozpoczęło się od rorat
No i później jakoś tak właśnie przy Dominikanach byliśmy. Nasze dzieci były ówczesnej Komunii Świętej. Chłopcy właśnie byli ministrantami. Też właśnie jakby w takim otoczeniu rodzin, które tam przy kościele dominikańskim się gromadziły, jakoś funkcjonowaliśmy. Ale o fraternii usłyszałam chyba po wielu latach. I na początku, no jakoś tak przeczytałam sobie gdzieś jakieś nawet, mówię, nie, to nie dla mnie. Nie, później jakoś ta myśl nie dawała mi spokoju. I rzeczywiście przyszedł taki moment, że byłam na pielgrzymce dominikańskiej, która co roku z Krakowa do Częstochowy chodzi. I tam poznałam jedną z naszych sióstr, z którą w ogóle na tej pielgrzymce o fraternii nie rozmawiałam. Ale rzeczywiście wiedziałam, że ona jest we fraternii. I jakoś, no później po powrocie rzeczywiście wróciłam i zaczęłam czytać regułę, dyrektorium, nasze dokumenty. I w pewnym momencie, no, był taki moment, właśnie jechałam na roraty rano i akurat w tym dniu przypadała Ewangelia, w której padały słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I mówię tak sobie w duchu: kurczę, no rzeczywiście, może Pan Bóg mi mówi, że ja tam mam iść, ale nie miałam jeszcze tak odwagi. No ale później rzeczywiście się odważyłam i zadzwoniłam do Cecylii, która wtedy też była przełożoną. No i rozpoczęłam ten okres takiego właśnie przyglądania się, później rozeznawania. I teraz wiem, że ja to tak czuję, że to jest po prostu moje miejsce w kościele. Że to jest taka droga, którą Pan Bóg dla mnie przygotował, żeby dążyć do coraz większej z Nim bliskości, do świętości w przyszłości, mam nadzieję. Cecylia, a ty? Ja nie mam żadnej opowieści takiej ważnej. Ja nigdy nie byłam w żadnym duszpasterstwie, ani dzieci, ani młodzieży, ani w oazie, no nigdzie, ani raczej byłam w klasie sportowej, pływackiej, potem kajakarstwo, także ja tak, to było moje środowisko. Do kościoła chodziłam, jakoś było, Pan Bóg w jakiś taki swój sposób był obecny w moim życiu, ale na takiej zasadzie chyba już od dziecka obecny poprzez swoją nieobecność. Ja jakoś tak to odczuwałam jego bardziej. Nawet jako dziecko miałam jakoś takie rozważania, że jego nie ma. Że jego nie ma, że on jest, ale jego nie ma i to była taka moja droga cały czas. Także nie nastąpiło żadne objawienie, nie nastąpiło żadne poruszenie serca, że ten tylko jakoś tak, kiedyś mieszkałam w Gorzowie, potem przeprowadziliśmy się do Poznania i mieszkaliśmy na Roosevelta, więc pierwsze kroki, gdzie wyszłyśmy z siostrami z domu, że iść do kościoła, jak pójdziemy w lewo, to też dojdziemy do kościoła, nam ktoś powiedział, jak pójdziemy w prawo, to też dojdziemy do kościoła, no to wybrałyśmy tą drogę, doszłyśmy do Dominikanów, no i tam już chodziłyśmy do tych na msze w niedzielę. No i tak, ja tak jakoś tak potem jakoś intensywniej zaczęłam myśleć o Panu Bogu. Właśnie Pismo Święte jakoś tak też bardzo mnie pociągnęło. Ćwiczenia ignacjańskie i tak jakoś kiedyś z tych ćwiczeń ignacjańskich wracając też z koleżanką rozmawiałam i ona mówiła, że się tak wybiera do tej fraternii. No ja szczerze mówiąc, nie wiedząc nic, chyba jeszcze mniej niż Joachim, idąc mówię, tak to ja, jak powiesz mi, jak było, to pójdę najwyżej też, jak będzie ciekawie, no to pójdę. No i ona tak mniej więcej chyba po 3 miesiącach mówi, że to tak fajne są spotkania, spotykamy się, czytamy Słowo Boże. To mówię, no to pójdę, zobaczę. No i tak poszłam i właściwie ja tego tak mówię, że można tak iść bez jakiegoś większego zaplecza, bo ja mam wrażenie, że weszłam zupełnie bez zaplecza, bez niczego, tak i tak się ta rzeczywistość przede mną cały czas odkrywa. Ja ciągle mam wrażenie, że ja nic nie wiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Nie wiem, co tu dodać teraz. Wydaje mi się, że to jest
Znaczy ja bym dodała tak? jeszcze do tego kontekstu, którym zaczynaliśmy, co Joachim właśnie przedstawił o historii, o nazwie, żeby, że my też mamy taką świadomość właśnie, że ten zakon nie zaczął się z nami, nie kończy się z nami, nie, że my jesteśmy jakąś jego jedną cząstką, jakimś takim fragmentem, że mamy ten przywilej, możemy w tym uczestniczyć i na pewno nasza opowieść nie wyczerpuje tematu i myślę, że jakby to było, bo nas jest około 30 osób we fraternie, jakby więcej osób, każdy miałby swoją opowieść na ten temat, a jest też 28 fraterni w Polsce, takich w tym 4 tworzące się. Każdy miałby swoją opowieść i swoją historię o zakonie, o doświadczeniu, także to my wnosimy taką kropelkę. Tak, to jest taka kropelka, którą my tak. jakoś tam też wkładamy w te dobra duchowe zakonu. Nie? A tymi kropelkami dzisiaj w studiu byli Izabela Kańska, Cecylia Mir i Joachim Wętowski. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. A tak jak już mówiłem wcześniej, dzisiaj jako, że rozmowa związana z Dominikanami, będziemy słuchać utworów, które też są związane z Dominikanami, przygotowane przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny z Krakowa. A my słyszymy się już w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc. Przypominam, że premiery w każdą środę o godzinie 20, a tych wcześniejszych audycji można odsłuchać jeszcze w internecie, na naszych kontach, na Spotify, na YouTubie. Zapraszam i do usłyszenia.
Między nami mówiąc.